Dlatego tutaj właśnie dzisiaj obchodzimy to święto, nasze święto niepodległości w gminie Płock. Proszę wszystkich Państwa zgromadzonych o odśpiewanie hymnu państwowego. Do hymnu. Panu Bogu za dar wolności, za dar odzyskanej niepodległości. Chciałabym teraz zaprosić tutaj księdza Jacka Bordzoła o wygłoszenie słowa związanego z dzisiejszym świętem. Za pasterzy Kościoła w Polsce oraz polonijnych duszpasterzy na całym świecie, aby głosząc dobrą nowinę swoim rodakom, rozbudzali ich wiarę i duchowość. Ciebie prosimy za tych, których obdarzono zaufaniem społecznym w naszej ojczyźnie, aby podjęli służbę na rzecz wspólnego dobra. Ciebie prosimy za nas zgromadzonych na wspólnej modlitwie. Przelij nas swój tron.
Szanowni zebrani, dostojni goście. Od kilku lat gromadzimy się w zdradzie, w miejscu, gdzie urodził się Antoni Abraham, trybun Kaszub. Dzisiaj spotykamy się z okazji 97. rocznicy odzyskania niepodległości przez naród polski. W 1795 roku, kiedy dokonano trzeciego rozbioru Polski przez Niemcy, Austrię i Rosję, naród polski stracił państwo na 123 lata. Ale te 123 lata w sercach narodu polskiego, w umysłach narodu polskiego, myśl patriotyczna, ukochanie ojczyzny, oddanie dla spraw ojczyzny przejawiało się w wielu historycznych momentach ważnych dla Polski. Brak państwa, brak struktur państwa wykształtował w nas Polakach bardzo romantyczne pojęcie umiłowania ojczyzny. Przekaz ten jest głęboki i piękny w polskiej literaturze. Zrywy wolnościowe, które miały miejsce przez te 123 lata, pokazały, że duma narodu polskiego, duma z bycia Polakiem była ponad wszystko. Ta historia tak piękna, tak bogata, doprowadziła do tego, że po I wojnie światowej w 18 roku polski naród odzyskał niepodległość, odzyskał byt państwowy. Okres międzywojenny był czasem tworzenia po wielu powiekowym czasie nowego państwa, struktur państwa. Tutaj na Kaszubach Antoni Abraham swoją postawą doprowadził do tego, że zaślubiny Polski z morzem nastąpiły 2 lata później, 10 lutego. Wszystkie te sploty dziejów historycznych i ten przekaz historyczny kształtował w nas, Polakach, Kaszubach, dumę i przywiązanie do ziemi, do wiary, do nas, do naszej historii ojczyzny. Ale też pamiętać należy, że czas niepodległości był, natomiast czas wolności poprzez wybuch II wojny światowej został ponownie nam zabrany. Ta krew przelana za wolność, za swobody, dzisiaj niedaleko nas, w Lasach Piaśnickich, każe nam pamiętać, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze. Że trzeba pielęgnować te wartości i trzeba o nich pamiętać. Dzisiaj wydawałoby się, że żyjemy w wolnym, pięknym, swobodnym kraju, że mamy możliwość decydowania o swoich losach, o swoich działaniach, ale też nie zawsze bierzemy sobie to do serca. Chcąc uczestniczyć w tworzeniu nowej, dobrej i przyjaznej rzeczywistości, musimy od siebie również małą cegiełkę dołożyć. Tych form pokazania swojego patriotyzmu w dzisiejszych czasach jest wiele. Ten patriotyzm musi być też kształtowany przez naszych nauczycieli, przez szkołę, przez rodziców, żeby poszanowanie i umiłowanie ojczyzny było jednym z pierwszych celów prawdziwego Polaka, prawdziwego Kaszuba. Bo to wartość, którą mamy, z której się cieszymy, nie zawsze może umiemy docenić, nie dano nam raz na zawsze. I o tym trzeba pamiętać. Dzisiaj z okazji święta odzyskania niepodległości życzę wszystkim Państwu radości. Cieszyć się należy z tego, że po raz 97 możemy obchodzić ten piękny dzień. I nawet na ten moment, kiedy jesteśmy w zdradzie u stóp Antoniego Abrahama i opodal jego domu, nawet pogoda się zmieniła. Jest ciepło, trochę wieje, ale nie pada. I z tego też się cieszmy. Radujmy się ze święta niepodległości.
Dziękuję wszystkim jeszcze raz za to, że tak licznie dzisiaj przybyliśmy. I życzę miłego dnia dzisiejszego, wspólnie śpiewając i radując się z tego święta. Dziękuję.